Pytanie tylko, jaki powód? No co tam, koniku? Pogłaskać, pogłaskać. No chodź. Dobra. Tylko nogę strzemię i na ciebie wsiądę, dobra? Jeszcze raz. Ciekawe, czy Jody postara się zaradzić temu jejicu, czy jak on tam się zwał. I co mam teraz zrobić, żeby ruszył? Nie, to co? Lewą gałkę do przodu. I co myślisz, Laszki? Nieźle nam idzie, co? Ten koń musi mi zdradzić twój sekret. Słuchaj, jadę na pastwisko doglądać szczuros. Chcesz jechać? Tak. Czemu by nie? Czemu by nie? Doglądać czuros. Zaraz. Ja mam to naciskać, czy? A, jak naciskam, to mamy galop jakiś taki. Znaczy, ja się nie znam na kuniach, ale to pewnie coś w ten deseń jest. A nie. Jak trzymam, to też. Okej. Bo tam są jakieś susy, galopy, jakieś inne pierdoły. Ja się na kuniach nie znam. Nigdy na koniu nie jeździłem, choć miałem zamiar kogoś zabrać. No, ale się nie udało. Dobra, gdzie tu macie pastwisko tych całych czuros, owiec, żeby one sobie coś pojadły zamiast piachu? No ale są tutaj takie kępki jakiejś trawy albo czegoś. Czy wysadzawka jakaś, coś w ten deseń? Bo widzę, że tutaj obfituje gleba w jakieś dziwne roślinki. Zielone. Trawiaste. Ponieważ doglądał czuros. Popatrzcie sobie, owce, porozmawiajcie. Bez dotykania. Słuchaj, wiem, że nie chcesz o tym rozmawiać. Ale ja muszę wiedzieć, co się wczoraj stało. Duchy. A duchy, które otaczają dom. Ty wiesz coś o nich? Ojciec mówi, że naszego plemienia od zawsze strzegło 5 duchów. Przychodzą w nocy i chronią nas przed jejco. Nie wiem, czy to prawda, ale jejco nigdy nie wszedł do naszego domu. Twój ojciec zna tego ducha. Często was nawiedza, prawda? Jejco był tu od zawsze. Przychodzi w nocy i kradnie duszę. Starszyzna mówiła, że to klątwa. Cena, którą płacimy za mieszkanie tutaj. Teraz ja zadam ci kilka pytań. Co ty tutaj u nas tak naprawdę robisz? Mam wrażenie, że przed kimś uciekasz. No, poniekąd prawda. Chcę zapomnieć o przeszłości. Zacząć od nowa. A może uciekam przed sobą? Jesteś jak my. Też masz swój mroczny sekret, prawda? No, coś w tym jest. Mamy. Wiesz... Tylko nie mów jedynie bezpośrednio i tak wprost, no. Proszę. Muszę ci coś powiedzieć. Nie. Nie mów. Ja. O, dobrze. O, co się? To be bashak ad. A i a si in de rish is. Że niby co? To tata. Nie mają wody, pewnie coś stało się ze studnią. Muszę tam pojechać. Może ja pójdę sprawdzić. Ach, nie wiem, czy coś zdziałasz. No a nie, Aiden wszystko zdziała. Gdzie ta studnia? Tam jest. Stoi wiatrak. Na pewno trafisz. No, widać to stąd, więc. Do zobaczenia na ranczu. Okej. Nie powinno być większych problemów. Tylko pytanie, czy będę mógł wziąć kunia ze sobą? Bardzo bym chciał podjechać na kuniu, to jest dosyć daleko. Więc z buta bym szedł długo. Na kuń
I w droga. Patataj, 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 patataj. Ej, bez kitu tutaj, kurde, mamy tyle No jedź, 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 jedź. My mamy tyle powiązanych tych. Możemy jeździć na kuniu. Możemy jeździć wszystkim. Możemy uciekać przed duchami. Walczyć z duchami. Ale jazda na koniu, Boże. To prawie jak ten. Nowe Call of Duty, tam są z kolei psy. Nie można co prawda na nich jeździć, ale... Ale zawsze. Taki suchar. Co się z wiatrakiem? Czyli pompa siadła pewnie. Wiatrak jakoś napędza to, że... Aha, burza piaskowa walnęła tutaj. Jakiś brzydki krzaczek. Aiden? Pomożesz? No i super. Dzięki, Aiden. Pompa znowu działa. Wracamy? Chyba nie powinno być większych problemów, co? Koniec. Boże, a ci strażnicy to co tutaj znowu chcą? On mnie jakoś ewidentnie gdzieś ciągnie. Ale ja się nie dam. Ja chcę na koń. Boże, nie mogę na koń. Czyli muszę to sprawdzić. Muszę sprawdzić tamto miejsce, gdzie on stał. Zastanawia mnie, bo tam po prawej jest jakaś jaskinia. Mam dziwne wrażenie, że do tej jaskini będzie trzeba iść, albo przez nią w końcu przejdziemy. Nie wchodź tutaj, dziewczyno. Mimo, że masz Aidena, wypadałoby się troszeczkę strzec. Powiedziałbym, że tutaj jest ciemno jak w życiu. Żeby nie powiedzieć, co tutaj widać. Jakieś dziwne totemy, talizmany. Dziwna sprawa, bo nie mogę za bardzo się tutaj poruszać. W te, we, w te, koniec. Coś tutaj? Nie. Nic nowego, nic szczególnego tutaj dotknąć nie mogę. A co to znowu się tu dzieje? Jest noc. Dziwnie, nagle nastała noc i tutaj są jakieś namioty i wszystko płonie. Czyżby miało to coś wspólnego z tym demonem, tą istotą, która ich nawiedza? Co on narysował na ziemi? O Boże. Nie spodziewałem się w ogóle tego. Przepraszam, trochę zlamiłem. Co on tutaj napisał? Calm. Ej, o co im chodzi? Że to jest po angielsku korona. To o jaką koronę chodzi? Aha. No nie. Ja nie chciałbym mieć racji co do tego, co przed chwilą mówiłem. Czyli nie chciałbym mieć racji, że tam musimy wleźć. To jest jakaś jaskinia brzydka, ciemna, straszna. A oni każą nam tam iść. Strzałkę jeszcze dała. Czy dał, przepraszam. Strażnik cały. Nie wiadomo, czy mam się ich bać, czy oni chcą mnie wciągnąć w pułapkę. Myślę, że nie, jeżeli oni są strażnikami i bronią domu. A nie, to nie jest jaskinia. Przejście na drugą stronę jakieś. Jeżeli bronią domu, to nie powinni nam zrobić krzywdy też. Bo czemu niby? Okej. Ładne widoki i tak dalej, tylko mogliby dać nam jeszcze jedną strzałkę, w którą stronę mam iść. No nic, jadę po ścieżce i tyle. Crown. Fort Crown? Aha. A co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce? A skąd wiesz, że to jest Fort Crown? Dobra. Możemy z tego zejść, czy nie bardzo? Czy jechać dalej? Ale zaraz. Fort Crown i co? To
jest to całe tutaj. Możemy tam wjechać? Nie. No nic, no to co ja mam niby robić? Jechać dalej? No nic, nie pokazuje nam granic innego, więc jedziemy dalej. Czasami są najazdy na miejsca, które są, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. W tym momencie na razie nic takiego nie mamy. Ale jedziemy wyznaczoną ścieżką. Strzałka wskazała ten kierunek. No i... I co teraz? Crown. Aha, że niby co, jak pojadę dalej, to ona mi zawróci, bo... Bo to nie... Strzałka wskazała ten kierunek. Aha, no okej. Czyli jednak... Muszę do tych ruin dojść. Tylko ja z konia tam zejść nie mogłem. Uczepiła się tego konia jak... Rzep się go ogona, jak to mówią. Mogę tu wleźć na tym koniu? Dzień dobry, chciałbym zejść z konia. Bo tam wejść na tym koniu nie mogę wjechać. Boże, objadę to dookoła i co? Nic mi z tego nie przyjdzie, chyba że tędy. Kaktusy tutaj są z kolei. No nie, z konia zejść nie mogę. Ej, bez kitu. Ja bym chciał tam wejść z buta. Skrypty! Skrypty, skrypty, skrypty! Nie, Jody, nie możesz tutaj wejść. Okej? Dobra, objedziemy to dookoła. Być może tutaj nie można wejść. No nie sądzę. Dobra, jeszcze sprawdzę jedną taką podejrzaną rzecz. Mianowicie to coś. Ale nie sądzę, żeby to było to. Jody ewidentnie wskazała na ten Fort Crown, czyli to, co tutaj zostało, te całe zgliszcza, te mury, pozostałości, czegoś. Nie wiadomo do końca czego. No okej, okay, no i co? Podjechaliśmy tutaj. Wiele zrobić nie możemy. Ani Aidena nie możemy przywołać. Ani zejść z konia nie mogę. A tutaj jest wjazd do środka. Boże, teraz dopiero mogę zejść z konia. Proszę, nie róbcie mi następnym razem takiego czegoś, że nie mogę zejść z konia w dowolnym momencie w pobliżu miejsca docelowego. Tylko musiałem ewidentnie znaleźć to miejsce, gdzie trzeba wjechać. Coś tutaj się świeci. Widzisz coś, Aiden? O, proszę, proszę. Wspomnienia. 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 Jest. Wyłaź! Pokaż się, draniu! Mam dziwne wrażenie, że tutaj były podobne demony do tych, które właśnie nas nawiedzały. Może to jej co? Może to jej co? Ej, tutaj jeszcze coś się świeciło. Przynajmniej mam takie wrażenie. Dobra, Aiden? Czy ty coś widzisz? Nic nie widzisz. W tym momencie nie jesteś za bardzo przydatny, co? Coś się tu świeci? Coś, co jeszcze mogę dotknąć, by uzyskać wspomnienia? Tu nic, tu nic. Tu też nic. O, kapelusz. Cyk.
skrwiglone drzewo. No to ewidentnie jej co. Muszę je znaleźć. Rozwidlone drzewo. Ale zaraz, rozwidlone drzewo. Mi się zdaje, że to leciało w kierunku tego przejścia, którym przyszliśmy. Tak mi się przynajmniej zdaje. Rozwidlone drzewo. Aha, teraz koniec po tej stronie. Okej. Rozwidlone drzewo, rozwidlone... No biegnij, koniu! Proszę cię. Patataj, patataj, patataj. Do przodu, do przodu, do przodu. Czy to nie było gdzieś tutaj? Zaraz, przyjrzyjmy się. No nie, no niekoniecznie, ale... Ale sprawdzę jeszcze dla pewności to drzewo, które jest tutaj. Okej. To? Nie, za małe. Ewidentnie za małe. I duże rozwidlone drzewo. No nic, pojedziemy sobie po tych wszystkich tutaj obszarach. A zaraz, a to? Nie, też nie to. Dalej. Pewnie jest jak jest możliwość eksploracji dalszych tutaj części. To gdzieś tutaj to rozwidlone drzewo powinno być. Teraz zobaczymy, czy mnie cofnie, jak dojadę do tego miejsca, co wcześniej. Nie cofnęło mnie. To znaczy, że to całe rozwidlone drzewo jest gdzieś w tym miejscu. Jest. Widzę je. Jaka w ogóle... Zabawa w detektywa. Z archiwum X jak nic. Dobra, i co my tutaj mamy, Jody? Żebyś ty się w coś znowu nie wpakowała, dziążka. Nie chcę nic mówić, ale jest coś narysowane na ziemi. Przepraszam, 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 przepraszam. Tutaj przed chwilą coś się do mnie odzywało. I nie wiem co. Żaden tego nie wie. I co ja tu mogę znaleźć? Dotkniesz tego drzewa, żeby wyciągnąć jakieś informacje? Czy niekoniecznie? Dobra. Wejdźmy na Aidena. Może Aiden coś nam podpowie. Z góry. Co to? Co tutaj jest? Jakiś medalion? Maska? Duchy miały rytualne maski. Kawałek medalionu. Jejcu. Czyż mam rację? Czy racji nie mam? Wyciągniesz z tego jeszcze jakieś inne wspomnienie? O proszę. I tym razem... Dzięki. Nie robi tego... A nie, Aiden. Okej. Poskładamy chyba wszystko do kupy w takim razie. No i co? Tutaj? Tu nie ma talizmanu. Talizmanu nie ma. Coś się nie zgadza. Dziecko? Piąty talizman. Założył go dziecku na szyję. Któremu dziecku? Czyżby to dziecko było... Czyżby to dziecko to była jedna osoba z tych na farmie? To się tak szybko stało.
pomieszane. Chyba czegoś tu brakuje. Pokażę talizman Polowi. Ej, w tych... Może on będzie wiedział. Chyba się zdenerwuje. Ale w tych takich szczątkach, które teraz nam wyskoczyły... był fragment takiego portalu, który też widzieliśmy na... w tym laboratorium. Nie? Z którego te duchy całe powychodziły. No właśnie. Ej, co to za skrót? Nie wiedziałem, że taki skrót mamy. Dobra, Paul. Nie ma nocy, a jakaś dziwna burza piaskowa nam się tutaj zbliża. Tato! Co się dzieje? Co się stało? Ojcu, przyszedł w biały dzień. Uciekaliśmy do domu, ale tata... Tata upadł! Kurde, samochód! No dalej, dalej! Zaskocz! Zaskocz do cholery! Nie odpala, Jay! Nie odpala! Wraca. Schowajmy się w domu. Chyba to nic nie da. Masz lepszy pomysł? Ojciec mówił, że z duchem się nie wygra. Chyba, że się spróbuje z nim walczyć, co? A może babcia coś wie? A po drugie, Aiden ma chyba moc uzdrawiania, co? Talizman. Piąty talizman. No weź. Pytanie tylko. Co z tym talizmanem teraz będziemy mogli zrobić? Właśnie, o tym mówiłem. Inny wymiar. Twoi przodkowie. To oni przyzwali tu jajco. Byli zaślepieni nienawiścią do białych. Wezwali jajco, by ten ich pomścił. Ale demon zwrócił się przeciwko nim. Był nienasycony. Pragnął krwi. I co? Powrócił. I odbierze nam duszę. Twoi przodkowie. Oni strzegą tego domu, prawda? Zrozumieli błąd. Wrócili, by chronić nas przed złem, które uwolnili. Musi być sposób, by odesłać go w zaświaty. Odprawili rytuał otwierający przejście. Pamiętam inkantację, ale rytuał zginął w brokach przeszłości. Widziałam go. Pojawił się w mojej wizji. Ja przygotuję rytuał, a ty wymówisz inkantację. Śpiesz się! Jest blisko. Przygotować rytuał, tak? Żeby tego gościa, kurno, w zaświaty znowu wysłać. Ogień. Muszę rozpalić ogień przed domem. No to ogień mamy chyba. Ogień. Gdzieś tutaj może być rozstawione ognisko, co? Czemu gra mi każe iść w tamtą stronę? Pokazuj mi ewidentnie... Okej.
to miejsce. Aha, okej. Benzyna? Jak najbardziej. Podczas burzy piaskowej raczej słabo z zapaleniem się czegokolwiek, ale jak polejemy benzyną, to może być okej. Tylko teraz jeszcze zapałki. Jody, odbiło ci! Zostaw mi! Wiem, co robię! Musimy się schować! Burza nadciąga! Zostaw ją! Trzyma Sani? Ty! Mówisz! Patyk, Jody! Znajdź patyk, który narysujesz znaki! Okej. Gra nam tutaj trochę podpowiada, żebyśmy nie musieli szukać, ale przy okazji gra nabiera tempa, bo tak to moglibyśmy długo szukać. X. To był taki hopek, którego ja zawsze rysuję jako człowieka. Czyli składający się z czterech kresek. Teraz talizmany. Muszę dokładnie pamiętać, gdzie stał każdy z szamanów. No jak to gdzie? Na zakończeniu każdej nogi. Albo kończyny tego ludka, coś w tym deseń. Wszystko się zgadza. Okej. A teraz każdy z was musi stanąć przy talizmanie. Do każdego z was będzie przyłączona dusza. A czy nie brakuje czasem jednego? Jest nas tylko czworo, a talizmanów pięć. Trzeba pięciu dusz, by rytuał się udał. Wszyscy zginiemy, jeśli zaraz się nie schowamy! Czy aby na pewno? Kurwa! Aiden? Kurwa, brakuje jednej duszy! Dobra! Mamy pięć dusz! Trzyma za niej, by powieść teraz inkantację! Teraz tylko, żeby coś go tam wchłonęło. Jak? Spadaj, ty przebrzydły demonie! No to piekło! Spierdzielaj do swojego wymiaru! Spadaj, ci powiadam! Czego tam pychać z buta? Co? Chyba się udało. Chyba się udało. Z pomocą przodków. Z pomocą babuni, która, mam nadzieję, że wstanie i żyje. Jody! Czy będziemy mieć ciąg dalszy tej historii? Ktoś nam podziękuje, ktoś nam wyjaśni, zabieram, co tam się stało? Zabieram cię w niezwykłe miejsce dla mojego plemienia. Od wielu wieków tutaj grzebiemy wszystkich naszych zmarłych. Czyli jednak babunia zmarła. Święta ziemia. No. Nie powiem, żeby to było przyjemne dla nich, jak i chyba dla nas.
A co z ojcem? Tego jeszcze nikt nam nie powiedział. Mam nadzieję, że się dowiemy. Warto by było wiedzieć, kto przeżył, kto nie. Ale może kogoś znajdziemy na miejscu, bo widzę, że tam jest koń. Nie wiem, czy drugiego syna, czy może ojciec też przeżył, a powinien przeżyć. Te obrażenia nie były chyba tak, aż tak bardzo poważne. Dobra, złaś. Kot? Aha, pamiętny kot. Pamiętny kot. Tylko teraz... Powiedzcie mi, gdzie pochowali... Znaczy, gdzie są... To są prochy, tak? Są chyba prochy babci. No tak mówię, babci. Bo jednak... Jednak dla nich była babcią. Zostawili mnie trochę w tyle. Jak widzę... Tylko dwie postacie. A gdzie ojciec? Naprawdę? O, nie. Tylko oni przeżyli. Nie poszło do końca po naszej myśli, ale młodzi przeżyli. Już bez demona na sobie. Bez klątwy, znaczy klątwy. To kości waszych przodków. Na pewno chcieliby spocząć obok współplemieńców. No tak, Jodie zebrała kości. To jest pod drzewa rozwidlonego, które odkryła razem z Aidenem. Takie plemiona raczej dużą wagę przykładają do takich rytuałów. Tak się przynajmniej zdaje. Mogłam ratować pole. Wiem, że mogłam. Nie obwiniaj się. Ojciec jest teraz z Shimasami wśród przodków. Jestem szczęśliwy. Oby. Mam też taką nadzieję. No nic. Chyba czas się stąd zabierać. Czy to wspomnienie będzie kontynuowane, czy... Co jest? Chcesz mi powiedzieć, że tam mam pójść, tak? Ale dlaczego? Może tutaj zaczyna troszeczkę mieć coś wspólnego z jakimś Indiana Jonesem, albo takie klimaty jakieś. Mi się tutaj przypominają. Okej. Okay. Wejdźmy do góry. Ej, no. Przecież naciskam R1. R2. No. Boże, Jodie, proszę cię, nie rób wstydu. Czyżby kolejna jaskinia? Tak. Tylko co w niej znajdziemy? Światłość. No zaraz. Jakieś hieroglify. Których raczej nie zrozumiem. Tak mi się przynajmniej zdaje. Tam dalej nic nie ma. Na ziemi też raczej nic nie ma. To jest jakiś diabeł. Czy ten cały... demon, którego przyzwali. No ale zaraz. Ja tutaj nic nie mogę znaleźć.
Połączony z więzią z czymś. Ktoś połączony więzią z jakąś istotą. Czyżby Jody nie była jedyna? Więc podjęłaś decyzję? Wyjeżdżasz? Muszę zamknąć kilka spraw. Spraw z przeszłości. Chyba już jestem na to gotowa. Wiele ci zawdzięczamy. My i cały nasz lud. Jeśli świat cię rozczaruje, wróć do nas. Znajdziesz tu dom. Miło z waszej strony. Mam nadzieję, że znajdziemy swoje miejsce trochę indziej niż tutaj. Będę tęsknić. Ja też. Nigdy cię nie zapomnę, Corey. No to co? Czas ruszać. No, jeszcze się będziemy żegnać. Kiedyś przyjadę go odwiedzić. Hej, Jody! Chcesz mi powiedzieć, że to jeździ? Myślisz, że puścimy cię stąd na piechotę? Chcesz mi powiedzieć, że to działa? I jeździ? Trochę mi to zajęło, jest na chodzie? Udało mi się go naprawić. Weź go, jest twój. Tak możemy ci podziękować. Super. Sam bym takiego chciał, kurczę. Old school. Old school jak nic. Pięknie. What? Jak to?